Przygotowania do Wigilii dla samotnych organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce trwają pełną parą. Ponad 130 wolontariuszy zaczęło dzisiaj przyrządzanie wigilijnych potraw, które zostaną podane podczas sobotniej wieczerzy. Organizatorzy szykują się na to, że na Wigilii pojawi się około 5 tysięcy potrzebujących. Przygotowujemy typowo polską, tradycyjną Wigilię, czyli będziemy mieć typowego karpia, będziemy mieć kapustę z grochem, będziemy również mieć bar z łyżkami i pierogi i oczywiście przygotowaną w duchu zero waste sałatkę, żeby nie zmarnowały nam się warzywa po gotowaniu barszczu. Takie najprostsze rzeczy typu obieranie buraków, czosnku, krojenie różnych warzyw, nie wiem, panierowanie. No takie najprostsze rzeczy, żeby po prostu nikomu się też nie stała krzywda. Część przygotowanego tutaj jedzenia trafi do innych miast, które organizują Wigilię dla samotnych. W tym roku w akcji weźmie udział 30 miast z całego kraju, ale to kolacja zorganizowana w Katowicach będzie największa. Ludzie są stęsknieni przez te dwa lata, kiedy nie mogliśmy właśnie spotkać się razem, kiedy nasi wolontariusze dojeżdżali z życzeniami, z posiłkami wigilijnymi, wielkanocnymi do osób samotnych, ale to była dobra formuła na tamten czas. Ale wszyscy pamiętaliśmy, jak było wcześniej i ludzie są stęsknieni, dzwonią do nas bardzo często, pytają, oczekują, czy naprawdę już można wreszcie spotkać się, więc spodziewamy się dużej ilości osób. Na uczestników wieczerzy będą czekały świąteczne paczki z upominkami, które zostaną zapakowane przez wolontariuszy w czwartek. W części z nich zostaną umieszczone m.in. czapki uszyte przez kobiety osadzone w areszcie śledczym w Katowicach. W paczkach znajdzie się to, co uzyskało nam się zdobyć od sponsorów, od darczyńców. Bardzo wiele zbiórek słodyczy zostało przeprowadzonych w szkołach, w przedszkolach. Sukcesywnie te produkty do nas dochodzą, tutaj do MCK-u dojeżdżają, wolontariusze odbierają je. Wigilia dla samotnych i potrzebujących odbędzie się w najbliższą sobotę o 16:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.